Nazywam się Wojtek Pietraszek. Jeśli mnie jeszcze nie znasz, to poznasz mnie. Tak jest, proszę Państwa. Co oprócz gitary potrzebne do grania? Oprócz gitary elektrycznej, bo akurat ten temat poruszę. No cóż, dużo osób, przynajmniej na tym początkowym etapie nauki gry na gitarze, właśnie się mnie pyta, co to, to oprócz tej gitary, no bo nie ogarniam. Oczywista sprawa i zrozumiałe to jest, że się nie ogarnia, no bo jak to ogarniać, jeśli to jest rynek muzyczny i przynajmniej samego sprzętu gitarowego jest tak rozbudowany, jest tyle różnych rodzajów wzmacniaczy, gitar, kabli, strun, że naprawdę ciężko ogarnąć. Ja jak zaczynałem, tak samo nic nie ogarniałem, nie wiedziałem o co kaman w ogóle. Czyli co nam potrzebne jest? Oczywiście gitara elektryczna. Następnie byłby nam potrzebny kabel do gitary. Kabel. Duży jack. Z jednej strony duży jack, z drugiej strony też duży jack. Duży jack. Rozmiar samego tego jacka nie jest dosyć istotny. Wystarczy powiedzieć w sklepie, że potrzebuje kabel duży jack. Albo możecie u mnie też kupić, możecie napisać i wszystko można też skompletować. To nie ma problemu. Czyli tak, gitara, kabel i tym kablem po prostu wyprowadzamy sygnał, bo zwykle jest tak, że idzie sygnał od gitary do głośnika, można powiedzieć. Czyli tak, od gitary kabel podłączamy do inputa we wzmacniaczu. Potrzebny nam jest wzmacniacz, na przykład takie combo może być. To oczywiście wszyscy zaczynamy od grania w domu, więc nie potrzebujemy czegoś bardzo skomplikowanego. 15 W, tak jak ten piecyk ma 15 W, głośnik 8-calowy. Takie coś wystarczy. To jest podstawowy zestaw taki do grania. Nie możemy zapomnieć też o piórkach, ponieważ bez piórek no troszeczkę nam będzie słabiuśko ciupać. Tak, bez piórek będzie nam słabo ciupać. Nie zapomnijmy jeszcze, że przydałby się nam, drodzy moi kochani, do całego tego zestawu jakiś strojek, jakiś na przykład w stylu taki na klipsie do strojenia gitary. Albo na przykład taki na klipsie, coś takiego. Do wyboru jest mnóstwo i można się bawić w nieskończoność. Na przykład też taki. Jeśli kupujecie w sklepie, czy tam u mnie w sklepie, czy gdziekolwiek indziej, to wystarczy powiedzieć, że potrzebuję strojek tuner chromatyczny. To Wam wystarczy, nie musicie nic więcej kombinować. Chromatyczny tuner stroi wszystko, na czym można grać. Jedynie fajną opcją byłoby, żeby w strojku był jeszcze metronom, czyli coś, co nam wybija tempo. Jeśli ktoś jeszcze chce, to może naturalnie zakupić sobie pokrowiec na gitarę. I to właściwie jest wszystko. Tutaj nic więcej nie trzeba. Oczywiście tylko muszę dopowiedzieć jeszcze jedną konkretną rzecz. Jeśli na przykład chcemy grać metal i kupujemy gitarę z przetwornikami singlami, czyli takimi pojedynczymi przetwornikami. Przetworniki, czyli te takie śmieszne. Pojedynczy przetwornik to jest taki, który coś takiego. Ja mam podwójny humbucker, a to jest single. Humbucker, single, coś takiego. Jeśli kupimy gitarę z singlem i chcemy grać metal, to na słabym piecu nie zawsze nam to fajnie zabrzmi. Więc musimy być świadomi wyboru instrumentu, jaki potrzebujemy do grania. Jeśli mamy gitarę z przetwornikami, z humbuckerami, to na większości piecy zabrzmi w miarę przyjaźnie, że tak mogę się wyrazić, w miarę fajnie i zjadliwie. Oczywiście odnośnie piecy teraz gitarowych, bo mogą być taki również piec, gdzie nawet mając humbucker będzie naprawdę straszne gówno. Takich piecy jest naprawdę
tak dużo jak i gówniany gitar, naprawdę, to jest mnóstwo, to można natrafić na taki towar, który po prostu głowa boli. No ale co zrobić, no nie możemy nikomu zabronić sprzedawania na Allegro jakiegoś dziadostwa, dziadowskiego sprzętu tam za 200 zł gitara i 200 zł wzmacniacz, no nikomu nie zabroni, jednak no problem jest taki, że najbardziej cierpi ten klient początkujący dzieciak, czy tam początkujący jakiś student, który chce sobie zagrać, chce, żeby fajnie mu brzmiało, kupi sprzęt, a się okazuje, że to jest taki shit, że w ogóle tragedia. Tutaj nie ma niestety jakiejś takiej konkretnej wskazówki, jaką mógłbym powiedzieć, że na przykład idąc do sklepu, kup taki wzmacniacz. No, można oczywiście powiedzieć, preferowane dobre wzmacniacze to są na przykład tam jakiś tam Roland, czy tam jakiś Randall, czy jakieś inne wzmacniacze. Tutaj wypadałoby i tak jakby osłuchać się albo spytać się kogoś, tak jak właśnie mnie dużo osób się pyta, wysyła maile, że ma taką gitarę i potrzebuje wzmacniacz, albo jaki wzmacniacz, jaką gitarę mogę kupić. To jest chyba najlepsza propozycja. Oczywiście też się zdarza mnóstwo osób, którzy na forum piszą, odpowiadają w jakiś też w przemądrzały sposób, albo w krytyczny, albo w ogóle najpierw zjeżdżają i w ogóle mówią, co ty w ogóle się odzywasz i się dopytujesz o takie pierdoły. No według mnie takie osoby, które się wymądrzają na forach różnych i różni tacy pseudo doradzający, bo to nie można inaczej ich nazwać, jak pseudo doradzający, zapominają o tym, że sami kiedyś zaczynali, odnoszą się do początkujących jak do jakiegoś gówna, którzy chcesz sobie grać, to sobie szukaj i ja ci tam niewiele pomogę. Albo wymądrzają się na takie tematy, w których oni są obeznani, bo na przykład sobie kupili Marshalla, załóżmy jakiś tam z reverbem 15 W i mówi, że tylko Marshalle są najlepsze. I taki jeden mądrala drugiemu nie umiejącemu grać, jeszcze nie orientującemu się w temacie, powie taką mądrość życiową i później ta osoba sobie kupi Marshalla, gdzie też no troszeczkę się na nim przy nim pomorduje i może być zadowolona lub nie, ale zwykle ja się już przyjechałem na tych Marshallach, więc troszeczkę tak mam do nich awersję. Aczkolwiek można powiedzieć, no to ty się przyjechałeś na Marshallach, to ich nie chwalisz. Marshalle są w porządku wzmacniaczami, trzeba tylko umieć ustawić, tak jak większość wzmacniaczy trzeba umieć ustawić. Także podsumowując, gitara z przetwornikami, singlami lub humbuckerami, w zależności oczywiście co chcemy grać. Kabel jakiejkolwiek długości, najlepiej pewnie do domu jakieś 3 metry. Lepiej więcej nie brać. Są oczywiście nawet 10-metrowe, jednak im dłuższy kabel, tym większa strata sygnału, jest słabszy jest sygnał. Może to nie jest aż tak odczuwalne, ponieważ produkują kable 10-metrowe, bardzo rzadko, ale produkują. Jednak najlepiej do domu sobie 3-metrowy kabel kupić. Wzmacniacz, oczywiście też w zależności od gatunku, który chcemy grać, to mniej więcej takie są preferowane wzmacniacze. Pióreczko. Grubości naprawdę są też różne, to zależy od preferencji. Im cieńsze, tym łatwiej się gra akordy, im grubsze, oczywiście bez przesady, takie powiedzmy 1,2 mm, to są dobre do grania takich pojedynczych dźwięków. Co tam jeszcze? Metronom jakiś, metronom czy tam stroik, ważniejszy stroik jest, chromatyczny stroik. No i co? I pokrowiec do gitarki, właściwie to byłoby najważniejsze. Nie wspominam oczywiście o efektach różnego rodzaju, jakichś kostkach, takich pierdołach. Te rzeczy na początku nam zupełnie nie są potrzebne i nie musimy się w te rzeczy zagłębiać. Na sam początek potrzebne nam są te rzeczy. Jeśli chcecie tam ewentualnie rodziców przekonywać do co zakupić do gitary, to najlepiej podesłać ten filmik i żeby sobie obejrzeli. To jest akurat taki najbardziej podstawowy zestaw, który można sobie dokupić. Oczywiście rozbudowywanie, jakieś efekty modulacyjne, to już jest inna bajka i o tym nie będę wam zawracać głowy. Pa, pa!